Radio Kraków. Jeżeli przeglądamy program Misteria, Festiwalu Misteria Paschalia, to zwraca uwagę taka jedna rzecz: gwiazdki przy niektórych nazwiskach. Te gwiazdki coś oznaczają. No, zwykle oznaczamy w ten sposób po pierwsze debiuty na festiwalu, czyli tych artystów, którzy przyjeżdżają tutaj po raz pierwszy, albo też oznaczenia światowych bądź polskich premier, bo ten festiwal to jest też trochę taka e, ogromna praca nadrabiania zaległości, jeżeli chodzi o prezentowanie repertuaru dawnych epok, e, nigdy dotąd może nie prezentowanych szerszej publiczności w Polsce, albo też rekonstrukcji dzieł po raz pierwszy w ogóle prezentowanych. W, w Krakowie takich momentów było w, przynajmniej kilkanaście w historii trzynastoletniej tego festiwalu. I to były zawsze ogromne wydarzenia, bo one nie są tylko wydarzeniami festiwalowymi one są w ogóle wydarzeniami dla świata muzyki dawnej, szeroko komentowanymi przez znawców tego tematu. i no, Festiwal stał się takim miejscem prezentowania tego, co najbardziej wysmakowane, najbardziej wyrafinowane. Szef artystyczny tego festiwalu, Filiberkowi, czy zawsze ogromną wagę przywiązywał do tej właśnie takiej, e, takiego odkrywania. To jest może w ogóle znamienne dla świata muzyki dawnej, która w gruncie rzeczy nie jest muzyką dawną, tylko jest muzyką współczesną. E, Muzyka epoki baroku czy renesansu stała się, weszła poniekąd w rolę muzyki współczesnej, jest jednym z głosów dnia dzisiejszego. I to bardzo wyraźnie słowiać, to dlatego przybywa publiczności na mm -hmm. koncertach, ponieważ ludzie współcześni odnajdują się w muzyce tej sprzed 300 lat doskonale. To jest, nie wiem, pro, pro, pewna z jednej strony prostota form, a z drugiej strony wyrafinowanie i energia, którą daje, to, która jest zawarta w muzyce barokowej, którą zespoły goszczące na, na, na misteriach akurat często prezentują właśnie tę porcję energii niezwykłą, włoskie zespoły w tym celują. To jest świat dźwięków, który przemawia do współczesnego odbiorcy. Dlatego na przykład tekst Saramago, który towarzyszył siedmiu ostatnim słowom, Chrystusa Haydna, by był pewną aktualizacją. To nie były rozważania takie, jak snuto w XVIII wieku w Hiszpanii na ten temat, tylko by były głosem współczesnym, który świetnie się odnajdował z muzyką i trafiał do współczesnego odbiorcy. Muzyka dawna odkrywa pewne rzeczy, które zostały zapomniane, albo wręcz przywołuje je, tak jak Robert powiedział przed chwilą, rekonstruuje na nowo pewne, pewne zjawiska muzyczne, tworząc jakość dzisiejszą współczesną. Jest to współczesny głos. Muzyczne. To jest też takie współczesne sakrum, bo właśnie internet bardzo często objawia, obnaża prawdę, jaki jest stan naszej kultury albo gdzie jesteśmy. Wystarczy wrzucić w wyszukiwarkę słowa takiego jakiegoś sakralnego incipitu łacińskiego, i pierwsze, co nam wyskakuje, to są naj, najczęściej fragmenty muzyczne gdzieś na YouTubie czy, czy, czy jakieś relacje z koncertów. I to jest niebywałe, że, że, że ta muzyka też dzisiaj staje się dla nas taki, taką przestrzenią duchowości i chyba dlatego też ta publiczność jest po pierwsze taka wielopokoleniowa na festiwalu. Ja nie zapomnę tego we wtorek, jak e, pierwszą osobą, która poderwała się do owacji po oratorium Scarlattiego, to była młoda dziewczyna dwudziestoparoletnia. E, zwrócił na to zresztą uwagę jeden z dziennikarzy e, Guardiana Brytyjskiego, który, z którym wczoraj rozmawiamy, Mówi słuchaj, no u nas to jest takie troszeczkę Srebrne tsunami, prawda? Na, 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 na publiczności, prawda? To są tylko starsze osoby, a u was ta publiczność jest bardzo zróżnicowana, i ja się absolutnie zgadzam tym, z tym, co Kuba mówi, że przychodzą na, na, te, na te koncerty bardzo często ci hipsterzy, którzy też słuchają muzyki elektronicznej czy muzyki, muzyki współczesnej, bo oni odnajdują w tych wykonaniach dokładnie tą samą autentyczność i energię, którą dostrzegali współcześni kompozytorów, których my dzisiaj tutaj po wiekach. Właśnie nie odkurzamy, nie, nie wydobywamy z jakichś archiwów, tylko po prostu prezentujemy ich niezwykłą świeżość, aktualność i, i to, że również czasami te obco brzmiące teksty albo pewne retoryczne figury dadzą się też odnieść do, do współczesnych wydarzeń.